pojechaliśmy w Laptopie w Dyżurno. Znajdujemy się w Monachium na Śląsku Dolnego Śląska na targach nieruchomości inwestycji 2019 Expo Real. Rozmawiamy z panem Włodzimierzem Klewoszem, członkiem zarządu województwa dolnośląskiego. Witam pana. Witam państwa serdecznie. Tak, to prawda. Znajdujemy się w naszym miejscu wystawienniczym, gdzie Dolny Śląsk przyjechał z jednym produktem, z produktem pod nazwą działka po szpitalu przy placu imieniem Jana Pawła II. Jest to ponad 2,6 hektara, na której jest możliwość wybudowania wielu wspaniałych rzeczy związanych chociażby czy to z mieszkalnictwem, czy mogą być również tam ośrodki kultury, sportu, rekreacji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje szeroką paletę możliwości dla przyszłego inwestora. A jakiego rodzaju inwestycje państwo najchętniej by tu widzieli? Albo może która inwestycja, czy właśnie mieszkaniówka, czy raczej coś związanego z biznesem, biurowce, co by tutaj najbardziej pasowało? Uważam, że na tej przestrzeni, która tutaj jest pokazana, na tej makiecie, najlepszym rozwiązaniem byłby tak zwany miks, gdzie z jednej strony mogłyby być właśnie budynki przeznaczone pod biura. Również uważam, że świetnie by było, gdyby była część mieszkaniowa, jak również można byłoby spokojnie wykorzystać część chociażby nad Odrą do rekreacji. Być może mogłyby tam powstać nowe miejsca, nie tyle do rozrywki, ale właśnie chociażby jakieś restauracje, być może jakieś kolejne mariny, które by przyciągały również turystów z innych części naszego kraju, jak również z naszych sąsiednich państw, do tego, żeby poprzez Odrę można było dopłynąć, wejść i zobaczyć chociażby wiele atrakcji, które myślę, że w przyszłości będą właśnie wybudowane w tym miejscu. No tak, bo działka jest bardzo atrakcyjna, znajduje się praktycznie przy rynku, prawda? Czy jest na przykład możliwość, czy jest działka zbudowana jako całość, czy jest możliwość zakupu części? Ja uważam, razem z zarządem województwa doszliśmy do wniosku, że atrakcyjność polega właśnie na tym, że jest to jedna zwarta część pomiędzy fosą miejską, jak również tutaj Odrą, granicząca w bezpośrednim sąsiedztwie z rynkiem. Tak naprawdę w prostej linii to jest pół kilometra, a jeżeli chodzi o przejście spacerkiem, to jest 600-650 metrów, czyli tak naprawdę kilkanaście minut jesteśmy w samym centrum Wrocławia, w ratuszu. Więc ta lokalizacja, uważam, że na obecną chwilę nie chcemy jej dzielić. Właśnie chcemy poszukać inwestorów, którzy mogą zrobić to, co wcześniej powiedziałem, tak zwanego miksa, który będzie mógł kilka różnych działalności na tym właśnie terenie wybudować, żeby to było takie tętniące życiem miejsce właśnie w środku Wrocławia. Tutaj mamy stary budynek szpitala, prawda? Tak. Szpital przenosi się gdzie indziej. Jeżeli chodzi w ogóle o ten szpital, muszę powiedzieć, że również jestem emocjonalnie związany z tym miejscem, gdyż rodziłem się kilkadziesiąt lat temu właśnie w tym szpitalu. To jest prawda. Są dwa budynki, które są objęte, są zapisane w rejestrze zabytków, które są niemożliwe do wyburzenia. Cała część zabudowana może być wyburzona. Możemy sobie spokojnie według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budować nowe budowle. A rzeczywiście środki ze sprzedaży zasilą budowę nowego szpitala wojewódzkiego, który ma zastąpić nie tylko jeden z tych szpitali, ale kolejne szpitale, którymi województwo dolnośląskie zarządza na obecną chwilę. Ma być to nowy szpital, naprawdę nowoczesny, ze wspaniałymi warunkami dla pacjentów, wielooddziałowy,
który tak naprawdę dla naszego województwa dolnośląskiego jest w tym momencie bardzo potrzebny. I gdzie on będzie się znajdował? On będzie się znajdował również w zachodniej części miasta Wrocławia, tuż nieopodal stadionu nowo budowanego. Tamta lokalizacja też uważamy, że jest bardzo dobrym miejscem, gdyż jest też blisko autostradowej obwodnicy Wrocławia, więc gdy będą czasami te przypadki, które tak naprawdę będą potrzebowały jak najszybszego czasu dowiezienia pacjenta, to on właśnie w tamtym miejscu będzie spełniał doskonale swoje zadania. A Państwo jesteście, ponieważ targi Expo Real Monachium odbywają się po raz 14 w tym roku. Państwo jesteście tutaj jako województwo dolnośląskie po raz pierwszy. Po raz pierwszy jesteśmy. Jakie wrażenia w tym roku? Jeżeli chodzi o mnie, jak również o naszą ekipę, z którą tutaj razem przyjechaliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni. To przez te tak naprawdę dzisiaj trzeci dzień, to jest kilkadziesiąt naprawdę wspaniałych rozmów z różnymi inwestorami z różnych stron. Zaciekawienie naszym produktem jest według mojej oceny duże i gdyż właśnie, bo to jest jeden produkt, jeden obiekt, jedna działka. Zdecydowanie łatwiej się mówi i rozmawia z inwestorami o jednym podmiocie do sprzedaży. Zespół, który przygotowywał to stoisko, również starał się w bardzo ładny sposób wyeksponować i zaprezentować, jak wygląda właśnie ta działka do sprzedaży. Myślę, że z tych kilkudziesięciu rozmów zostaną nawiązane już w przyszłym tygodniu kontakty po to, żeby zainteresować, bo też już w pewien sposób ustalaliśmy z niektórymi inwestorami scenariusz kolejnych spotkań. Te spotkania już będą się odbywały we Wrocławiu po to, żeby można było się spotkać, wejść na teren sprzedawanej nieruchomości, żeby inwestorzy mogli sobie spokojnie zobaczyć, jak to na obecną chwilę wygląda, żeby mogli zobaczyć, niejako dotknąć i wiadomo, wtedy zdecydowanie lepiej sprzedaje się. Widzę tak, że działka faktycznie ma ogromny potencjał. Nie dość, że taka dobra lokalizacja, to jeszcze możliwości, prawda? Lokalizacja jest tak naprawdę doskonała. Tak jak powiedziałem, rzeczywiście to, co mamy w swoich katalogach, gdzie mamy hasło, że to jest jedyne takie miejsce w centrum, tak naprawdę w sercu Wrocławia, jest to prawda. Jest to prawda i myślę, że właśnie z tego powodu atrakcyjność tej działki jest wysoka i będziemy starać się dalej promować tą działkę, rozmawiać z kolejnymi inwestorami, między innymi właśnie też z kilku powodów. Powód sprzedaż, ale również sprzedaż taka, która przyniesie mieszkańcom Wrocławia również korzyści, a kolejna rzecz to właśnie pieniądze, które w jakiejś części pokryją budowę nowego szpitala wojewódzkiego, z którego będzie cały Dolny Śląsk zadowolony, a my jako zarząd województwa zrealizujemy swoje założone zadania. Super, w takim razie życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu.